Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy rozgrywkę w Reinet King League of Legends Story. Tak, mamy chyba podejść teraz do tego kamienia słonecznego, w którym są zapisane wspomnienia Vesani. A przynajmniej tak mi się wydaje. Poświata magicznej energii utrudnia odczytywanie zdobionych znaków, jednak udaje ci się rozpoznać słowo obejście. Aktywuj obejście. Mamy drugi pylon ukończony. Teraz musimy odszukać kuźnię, no i myślę, że będziemy już mieć z górki. Tylko tak. O nie, nie chciałem tu przejść. No dobra, trudno. Rozumiem, że to nam nic nie da. Tu nawet nie możemy przejść. Nie wiem, co tu się stało. Nie wiem, co ta gra mi tutaj wymodziła. No trudno. Musimy użyć teleportera, ponieważ gra... Ty ze mną grasz w berka? Nie wiem, o co tu chodzi. Co tu się z tym dzieje? To chyba jakiś bug. Ha, widzieliście? Widzieliście to? Bugi, haha. Lewitowałem. Lewitowałem. Użyj teleportera. No dobra. Wszystko pięknie, ładnie. Tylko teraz tak. Na pewno będę chciał się jeszcze udać w to miejsce. Tylko czy my możemy użyć... Była czarownia golemów? O Jezu, nie mówcie, że bugi. Nie zapisałem gry. Właśnie, nie zapisałem gry. Shiro, kurde. Zapisuj tą grę czasem. 89% fabuły. To było tu? Ej, ale chciałem do czarowni golemów. Ej, gro, czy sobie ze mną lecisz w kulki? Tu jest popisana czarownia golemów, a przenosi mnie gdzie indziej. Nie rozumiem, co się odwala. A memorium gdzie jest? To już wolę iść do memorium. To ja już wolę iść do memorium, stanowczo. Nie rozumiem tego, naprawdę. Tu jest memorium, bierze mnie tutaj, okej. Nichujaszka, nie rozumiem. Co tu się w ogóle odwala, naprawdę? Nie rozumiem. Ale chyba nawet nie będę próbował rozumieć. To był rzemieślniczy. Tu była komenda. Tylko niestety czeka nas walka. Kiedy to wspomnienie przywódcy? Odczytywanie wspomnień lidera. Próba sprzeciwu. Tak mi właśnie się wydawało. Ale również to nie jest problem. Również to nie jest problem, ponieważ zaraz walniemy kilku szybkich ataków. Znaczy nie szybkich, tylko mocnych. Wiem, że to jest, że tak powiem, strata MF-ki i many, no ale trudno. Odżałujemy to. Odżałujemy. Pełny sukces! Braum po nosku dostał. Po wąsie. Ła. Ej, to jest świetne, jeżeli chodzi o wbijanie ogłuszenia od Brauma. Szybki, mocny atak. To jest świetne. To jest, kurde, świetne. Jeszcze leczenie wpadnie, nie wiem po co. Odepchnijmy dziadka. Co za energia! Ej, to serio się robi łatwe, jak się już wykryje jego, że tak powiem, słaby punkt. Czyli pół koła. Ładnie. Tak go MF kawalnie, to go zabije.
Jak jeszcze go walnę tym, czym chcę, to już w ogóle. Kurde, szkoda. Jest coś mocnego tu jeszcze. No to jest mocne. Dobra. Cel i pan. I po tobie. Prawie. Nie podnoś się. Wykło. To było szybkie. I idziemy po naszą nagrodę. Widmowy płaszcz i widmowe ostrze jomu. O nie! Panie, panie! Pan mi nic nie daje. Ja z panem nie chcę mieć nic wspólnego. Czy ja mogę ci coś tu włożyć? Umieścić pieczęcie żywiołów. Dobra, to musimy wszystkie mieć niestety. To czytaliśmy. To tak. Musimy chyba teraz iść już do tej zagadki. Bo rozumiem, że jeszcze nie wszystko odkryliśmy. Chyba jeszcze nie wszystko odkryliśmy, a jeżeli tam jest coś jeszcze do odkrycia, to wspomnienie jakby rzemieślnicze, to będę musiał to zrobić pewnie samoistnie. Bez nagrywki, kochani, bez nagrywki. Dobra, ale spróbujmy zrobić tą zagadkę. Może ten panicz nam tutaj nie przeszkodzi. I tak, jeszcze jedno, bo w sumie odkryliśmy, oprócz tego, co tutaj widzicie, odkryliśmy jeszcze jeden wzór tego. Ja bym chciał go spróbować zrobić. Może to jest głupie, a może nie. Więc dobra, wiecie co, ja do was wrócę już, jak to zrobię. Okej, kochani, zrobiłem ten symbol, który był widoczny wcześniej na... na tej podpowiedzi tutaj, o w tym miejscu, chyba tu, ale niestety no nic to nie dało. Nie wiem czemu nie mogę przesunąć tego znaczku, ale pomyślałem sobie, że to będzie jako właśnie taki początek tej zagadki, bo inne mogę normalnie przedstawiać oprócz właśnie tego jednego. Ale niestety to nic nie dało, więc wracam znów do zrobienia tego. I pewnie zobaczymy się za chwilę. Dobra, wydaje mi się, że już kończę to woli. Zacznę zrobić właśnie w ten sposób. I voila. Sezamie, otwórz się. Ciężkie to nie było. Prędzej się z tym symbolem bonusowym bardzo pieprzyłem, ale może... O kurde, tu jeszcze jest. To jest główne pomieszczenie tego obiektu. Ten piedestał tam. Chyba jest w nim jeszcze jakiś ładunek. Wyczuwam obecność Nagakaburoscy. Kuźnia Buru musi być w pobliżu. Tak. Cały ten obiekt jest przez nią zasilany. Ta technologia przekracza wszystko, co Wysani mogli osiągnąć samodzielnie. Błogosławione wyspy. Były doprawdy wspaniałe. Z naciskiem na były. Pośpieszmy się, żeby Bilczłoter nie skończyło tak samo. Rozumiem, że tutaj tą zagadkę możemy zrobić, która była w tamtym miejscu. No dobra, zrobimy ją. No zróbmy, to już będzie 18 minut. Dobra, może będzie krótszy albo dłuższy odcinek. Okej, to już będzie chyba to. A może nie to? Czekajcie, bo chyba coś porąbałem. No nie będzie to to. Kurde, zwaliłem to. Zwaliłem to. Dobra, teraz powinno być dobrze. I czy będzie jakiś secret? Jest secret. Mamy secretik. Aczkolwiek powiem szczerze, że dosyć ciężkie to było. Zabawka? Poważnie? Dlaczego w wszystkich miejscach znajdują się te głupie talizmany i dziwactwa? A gdzie Stal? Wygląda jak lis. Ari, czy to jeden z tych kamieni, których szukasz?
Tak, token wyrzeźbiony w skamieniałym jaju przez kogoś, kto opanował technikę Yimela. Czuję ponosło wewnątrz duszę. Wiedziałem, że znajdziemy kolejne lisico. Token lodowej lisicy. Kula zniszczenia, naszyjnik z zębatką i pierścień miażdżących ciosów. W ogóle mamy rozmowy kolejne, ale to myślę, że jak będziemy już wracać, to ogarniemy. Grify są w większości niemożliwe do rozszyfrowania. Krótki fragment pozostaje jednak nietknięty. Nasze badania to w ogromnej mierze sukces. Biała mgła, czy też uświęcona mgła, jak się ją nazywa, okazała się kluczowym elementem naszych analiz zaklęć wykorzystujących wspomnienia oraz sposobów przechowywania wspomnień. Przejdziemy do kolejnego etapu prób golemów za nim. Tekst nagle się urywa. Ogromna, przepełniona magią struktura wygląda podobnie do tych napotkanych wcześniej, choć jest zdecydowanie większa od pozostałych. Wygląda, jakby była gotowa do działania. Stwierdzasz przy tym, że służy do obsługi kamieni słonecznych. Przyjrzyj się. Czarna mgła skaziła większość tego, co tu było. Ale to urządzenie pozwoli mi przenieść wspomnienia do pustego kamienia, który odzyskałam z biblioteki Tresha. Jest tu całe bogactwo wiedzy Vesani. Wszystkie tajemnice mojego ludu. Moje powiązanie z przeszłością, którego przez cały ten czas szukałam. Wiele jest rzeczy, które Braum chciałby pamiętać. Ari, co ze wspomnieniami zniszczonego króla? Czy można by je umieścić w kamieniu słonecznym? Tak, ale tylko kosztem badań Vesani. Kosztem ostatnich wspomnień, jakie po nich pozostały. Z tajemnicami zniszczonego króla w kamieniu będziemy mogli wykorzystać je przeciwko niemu. Wykorzystać jego wstyd i żal jako broń. Wszyscy widzieliśmy zniszczenie, do jakiego ten zakochany cień może się posunąć. Jeśli mamy choćby najmniejszą szansę uderzyć go w czuły punkt, musimy ją wykorzystać. Nie tobie o tym decydować, Fortune. Yasuo? Sara ma rację. Nie możemy zmarnować takiej okazji. Masz dostęp do wspomnień zniszczonego króla? Tak. Czuję je. Czuję, jak kołaczą się w moich myślach, jak jakaś infekcja. Jego tajemnice. Mogę je odizolować. Myślałam, że jestem przeklęta. Wstydziłam się swojej prawdziwej natury, bojąc się samej siebie. Ale teraz widzę prawdę. Po prostu nie rozumiałam. Vesani widzieli w naszych zdolnościach potencjał. Cel. Wspomnienia zniszczonego króla. Jego ból. Czuję je w swoich myślach. Znam jego sekret. Mroczną, przegniłą prawdę, którą skrywa. Jego strach. Jego ból. Uczynię z nich naszą broń. Czuję moc emanującą z kamienia. Udało się, zrobiła to. Tak. Nienawiść, wątpliwość i strach są nasze w walce ze zniszczonym królem. Golem strzeże tej komnaty, a my jesteśmy intruzami. Do broni, przyjaciele! No to mamy walkę z wielkim golemem. Który ma 53 koła HP. To naprawdę do broni. O kurde, dobra, jego się nie da. Nie da się niestety go ani zczarmować, ani z tych rzeczy, kurde. Kurde. Dobra, odepchnijmy dziada. Pytanie, czy on ma to samo? Niestety nie. A nie, ma maksymalną integralność rdzenia. Czyli on po prostu ma dużą obronę. Nic nam nie da te większe ataki. Kurde, ile on ma defa? Dobra, trochę go dopchnęliśmy.
Tym już go nie trafimy. Skąd tu atakuje? Cholera, nie zauważyłem go. Ari, ty go podpalaj. Ty go może podpalaj, co? O kurde, on ma OE. No to mamy problem. Mamy problem, bo będziemy musieli cały czas leczyć Ari. Mewka trochę tam bije. No z 278, dobra. I podpalenie powinno wejść, prawda? Czemu nie weszło podpalenie? Dobra, nie jest jeszcze tragicznie. Nie jest tragicznie, moi mili. Damy radę, damy radę. Mewka jest podpalona, co prawda. Tamten jest bardzo szybki. To ich spowalnia? Nie, to ich tylko odpycha. Przeszywa cel. To może być spoko, tylko kurde. Cały czas będziemy to walić kosztem many Brauma, bo niestety nawet jakbyśmy chcieli narobić sobie więcej przeładowania, to i tak nie damy rady. Wyszyjmy dziada. Ja bym chciał przed MF-ką jeszcze. Wszystko co dobre wymaga czasu. Ari, ty to kochana lecz. Lecz. Lecz wszystkich. Ale ją mocy. Dobrze, że Braum ma sporo tego defa. Wpadło przeszycie. Tylko spadło nam niestety klepnięcie. No ale już zaczynają ataki normalne wchodzić. To boli. Dar, słaby punkt. Nawet Braum czasami. To leczenie wpadło. Unicestwienie zadaje śmiertelne obrażenia. Może zostać przerwane, jeżeli rzucający zostanie dwukrotnie zaatakowany przez bohaterów będących pod wpływem słabego punktu. To spowoduje nagły wybuch. Dobra, czyli musimy być na tym punkcie i musimy go zaatakować wtedy. Holy moly, holy moly! Zróbmy to w ten sposób. Do Alei Mocy zaatakujemy w ten sposób. Aleja Mocy w ten sposób. I powinniśmy teraz go już zabić. Czy zabić, no mocno walnąć, przerwać mu tą umiejkę. No i teraz mój... Jeszcze jedna tura! Nie no, luz. Podoba mi się to. Moja kolej! Dobra, przerwaliśmy to dziadostwo. Pięknie. I 2600. Czy to nam się opłaca? Nie pamiętam co ma Braum. A, Braum ma chyba ogłuszenie wszystkich i natychmiastowy atak. To nie ma klepnięcia, kurde, to wolę żeby Ari walnęła. Ja tu muszę mieć klepnięcie na nim. Braum, co ty masz? 5 koła, wstrząs i tarcza. Ej, ale... No dobra, ale mi się coś wydawało, że któryś z tych czempionów... O, to może Yasuo miał. Tak, Yasuo to miał. Na dole! To miał Yasuo. To miał Yasuo. Że wszyscy naraz atakowali. Dobra, ale ja mocy, trudno. Znów słaby punkt.
O kurde. O kurde. O kurka wodka. To on nie zaatakuje wtedy. Braum. Gdzie ty się wtedy pojawisz, co? Jak ja cię walnę zwykłym hitem. It happens. A to? Ale nam się nic nie chce wpasować. Kurde no. No dobra, zróbmy to w ten sposób. Odepchnijmy go. Czemu Braum... No nie. Dobra, możliwe, że go zabijemy. Mam nadzieję, że go zabijemy. Jeszcze raz go depchnę. Ma klepnięcie. Dobra, liczymy na to. Poszło. Poszło, kochani, poszło. Niezła bitka! Magia i kamień nie równają się memu ostrzu. Chodźmy znaleźć nasz cel. Ari? Nic ci nie jest? Nie, tylko wspomnienia mnie nieco przytłoczyły. Widzę ich. Wysani. Moich przodków. Twoja przeszłość też cię dopadła. Oni znikają. A wraz z nimi cała ich wiedza. Wszystko, do czego udało im się tutaj dojść. Ale to przecież tego szukałaś cały ten czas. Nie pozwól im zniknąć, Ari. Czy jest coś, co możesz zrobić? Nie. Nie ma. Muszę pozwolić im odejść. Ari. Zaszliśmy razem tak daleko. Ari! Gdzie ja jestem? Czekajcie! Proszę, nie zostawiajcie mnie! Jestem sama. Już na zawsze. Dokonałam wyboru. Nigdy nie byłaś sama i nigdy nie będziesz. Postępujesz wyjątkowo bohatersko. Ukochany, przepraszam cię za to, co zrobiłam i kim jestem. Wybaczam ci. Każdemu trzeba wybaczyć, jeśli jest sobie wierny i poświęca się dla innych. Tak samo jak ty. Myślałam, że moi przodkowie nauczą mnie żyć bez sprawiania bólu ludziom, ale przeszłości już nie ma, a ty... Wspomnienia zawsze z tobą będą. Możesz je pielęgnować. Jednak nie są tak ważne jak czekająca cię przyszłość. Idź i walcz za ten świat. Dziękuję. Co to było? Czy znalazłaś odpowiedzi na swoje pytania? Dotąd myślałam, że byłam zepsuta. Niezdolna do życia z innymi. Wstydziłam się. Ale podróżując z wami, udało mi się zachować kontrolę. Dowiedziałam się, kim naprawdę jestem. Myślałam, że gdy odkryję swoją przeszłość, to uporam się z tym, kim jestem. Ale okazuje się, że miałam już to, czego potrzebowałam. Moi przodkowie. Wspomnienia o nich przepadły, lecz czuję moc ich przekonań. Chcieli pomóc światu, więc i ja muszę. Stworzę nowe wspomnienia.
moje własne. A teraz czas na nasz prawdziwy cel. Tak! Kuźnia Buru! Czuję moc Nagakaburosse dobiegającą tuż zza tamtej komnaty. Ruszajmy naprzód, tylko ostrożnie. Tak, kochani. Zobaczymy, co jest dokładnie w Kuźni Buru, ale niestety w następnym odcinku... Wiem, że jestem ham prostaki menda, trudno, zdarza się i tak. Kochani, dzięki wam serdecznie za ten odcineczek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.